Dzień dobry, ja nazywam się Bartłomiej Ryś, a to jest kanał Na Biwaku. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania model kampera Chausson 660, nowość na 2022 rok, która trafiła do wypożyczalni Cargo w Warszawie. No i niestety jako oficjalny ambasador tej firmy nie jestem w stanie dla Was przeprowadzić testu, ale pokażę Wam kilka fajnych bajerów związanych z tym samochodem. Przede wszystkim jest jedna najważniejsza rzecz. Ten samochód jest magiczny. Nie wierzycie? Spójrzcie. Mówiłem, że jest magiczny. Wszystko z tego powodu, że ma aż dwoje drzwi wejściowych. Pierwsze standardowe to jest oczywiście tutaj. I to wejście pojawia się w większości, a jak nie we wszystkich kamperach. Natomiast prawdziwą nowością w tym konkretnym modelu jest dodatkowe wejście zlokalizowane w tylnej części pojazdu. Za jego pomocą nie tylko możecie wnieść rzeczy, wejść do środka, ale też bezproblemowo wprowadzić jednoślady, jeżeli z takimi podróżujecie. Zwłaszcza jest to fajne rozwiązanie w momencie, kiedy te Wasze jednoślady kosztują niemało. Dzisiaj rowery elektryczne potrafią osiągnąć kwoty 10 i więcej tysięcy złotych i wtedy nie przewozicie ich tutaj na tylnym bagażniku rowerowym, na którym zmieścicie 4 sztuki, tylko właśnie tu, w środku. Co więcej, dzięki dodatkowemu złączu 230 możecie je podłączyć do ładowania, co też stanowi fajną opcję. Z drugiej strony macie oczywiście też drzwi do luku bagażowego i teraz możecie podziwiać nasz bałagan, który przywieźliśmy właśnie na zlot na kemping Uroczysko w województwie świętokrzyskim. Sam model ma 7 metrów długości. Wbrew pozorom 7 metrów długości, wszyscy, którzy podchodzą, patrzą i mówią, kurczę, krótki, prawda, krótki. A jednak ma 699 cm długości. Bazuje na Fordzie, jak sami możecie zobaczyć. Pod maską pracuje dwulitrowa jednostka, 170 koni i sześciobiegowy automat. Na razie przejechałem tym samochodem zaledwie 200 parę kilometrów i jest rewelacyjny, jak zawsze. Na dotarciu silnik jest jeszcze nowy, przebieg całego pojazdu wynosi około 500 km, więc przez te 200 ostatnich spalił około 12 litrów oleju napędowego na każde przejechane 100 km. Bardzo ładne światła z przodu, bixenonowe, świetnie się prezentują. Cała obwódka tutaj jest LED-owa, więc w momencie, kiedy używacie świateł dziennych, do jazdy dziennej, całość prezentuje się naprawdę ekskluzywnie. A skoro mówiąc o tematach ekskluzywnych, to dokładnie ten model 660 jest w wersji Exclusive Line, która ma wpływ na wygląd całego pojazdu i między innymi na pewne dodatki, które znajdziecie w środku. Jeżeli chodzi o ogólny wygląd pojazdu z zewnątrz, to właśnie ta wersja ma chociażby takie ładne, czarne, aluminiowe felgi Forda. Jeżeli chodzi o zewnątrz, typowa półintegra, typowy francuski model samochodu Chausson. Nie ma tu żadnych wodotrysków, ale za to wodotryski znajdziemy w środku. Zapraszam. Jesteśmy w środku i przede wszystkim, co się rzuca w oczy, no ten gigantyczny salon, naprawdę gigantyczny. Salon face to face z mnóstwem przestrzeni dookoła. Auto jest czteroosobowe, cztery miejsca do spania i cztery miejsca do jazdy. No ale tutaj byśmy mogli zrobić naprawdę porządną imprezę. Zacznijmy od stolika. Stolik, moi drodzy, się rozkłada w ten sposób i znacznie możemy zwiększyć jego przestrzeń użytkową. Cała czteroosobowa załoga zmieści się przy nim bez najmniejszych problemów. Jednocześnie cały salon możemy też przekształcić w dodatkowe miejsce do spania. Aby to zrobić, musimy obniżyć stolik. Jeżeli chodzi o obniżenie stolika, to oczywiście wszystko odbywa się w sposób w pełni elektryczny. Naciskam przycisk, a stolik zjeżdża do samego dołu. Chwilę to oczywiście musi potrwać. Gotowe. Co teraz dalej? Mamy tutaj taki jeden element, o taki właśnie, dodatkowy, który montujemy w tym miejscu. A ten stolik, ten właściwie taboret, kawałek wyposażenia, dostawiamy tutaj.
i w ten sposób tworzymy dwuosobowe miejsce do spania. Może nie jest ono jakichś znacznych rozmiarów, ale dwójka dzieci zmieści się tutaj bez najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli jesteście tacy duzi jak ja, to musicie skorzystać z tego łóżka, które jest zlokalizowane nad moją głową. Żeby je otworzyć, uruchomić, używam kolejnego przycisku. Miejsce do spania tutaj z pewnością, słuchajcie, nie zabraknie, przestrzeń jest gigantyczna, a w momencie, kiedy ustawicie to łóżko mniej więcej w połowie i wykorzystacie te uchwyty, które teraz możecie zobaczyć na drabinkę, wtedy wejście na te górne łóżko odbywa się bez problemów. W dalszym ciągu macie zachowaną przestrzeń na dole, także swobodnie wyśpi się tu cała, tak jak mówiłem wcześniej, czteroosobowa załoga. Łóżko leci do góry. A ja przejdę do ciekawszych rzeczy. A jakich, zapytacie? A bo Francuzi mają takie fajne gadżety, które sprawiają, że odbiór całego pojazdu jest o wiele przyjemniejszy. Przede wszystkim mamy tutaj minibarek, moi drodzy. Co ciekawe, tu jest specjalne nawet dwa małe światełka LED-owe w tym miejscu, które powodują, że w momencie, kiedy postawicie tu jakiegoś butelkę dobrego trunku, on jest dodatkowo tutaj podświetlany i eksponowany. Bardzo fajny gadżet, a jednocześnie tu mamy pod ręką fajną przestrzeń na odłożenie wszystkich naszych takich, o, jak widzicie, telefony, ładowarki, kluczyki, podręcznych rzeczy. Pod spodem znajdziecie bardzo przestronną szafę. Cieszę się, że ona się pojawiła tuż przy drzwiach wejściowych, bo tutaj jest po prostu dobra lokalizacja. Możecie szybko odłożyć swoje kurtki, swoje bluzy po wejściu do środka pojazdu. Dodatkowy taki element to jest ta szybka. Jej po prostu mogło tutaj nie być, no ale Francuzi stwierdzili, hej, zróbmy. Będzie fajnie wyglądało, to po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy tu będziecie przygotowywać jakieś potrawy w tym miejscu, nie zachlapiecie tapicerki tych tutaj dwuosobowej, tej dwuosobowej kanapy z tyłu. To nie są moje włosy, ani mojej kochanki, absolutnie. Przejdźmy jednak do aneksu kuchennego. Aneks kuchenny posiada dwupalnikową kuchenkę gazową i 11-kilogramowa butla gazowa, którą, do której schowek jest na zewnątrz, właściwie zasila tylko i wyłącznie właśnie tą kuchenkę gazową. Jest też możliwość użycia gazu do uruchomienia bojlera, ale bojler ma dwie funkcje. Może działać albo właśnie na gaz, albo na prąd, czyli wodę, ciepło możecie generować w momencie, kiedy podłączycie zewnętrzne źródło zasilania. To zasilanie będzie Wam też potrzebne do uruchomienia tej kompresorowej lodówki. Ona jest zlokalizowana w tym miejscu. Jak sami widzicie, dysponuje całkiem sporą przestrzenią, więc tutaj też wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy na wyjazd jak najbardziej uda Wam się zmieścić. Lodówka pracuje nieco głośniej. Tu słychać... Słychać? Wyjmę mikrofon, słuchajcie. Mam nadzieję, że udało Wam się to usłyszeć, ale rzeczywiście w momencie, kiedy zapanuje noc i położycie się do spania, to jest duża możliwość, że ten kompresor będzie słyszalny. Największa jednak funkcjonalność tego modelu to jest ten tylny garaż. I zwróćcie uwagę, że miejsca jest tu mnóstwo. To jest raz. Dwa. Całość możecie odciąć od tej części mieszkalnej i wtedy te wszystkie rowery, te wszystkie rzeczy, które tutaj nagromadzicie, ich po prostu nie widać. Znikają z Waszych oczu, a to, czego oczy nie widzą, sercu nie żal i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie macie bardzo dużo przestrzeni tutaj do zagospodarowania na wszystkie swoje rzeczy osobiste. Zwróćcie uwagę chociażby na głębokość, szerokość, wielkość tych szuflad. Tutaj też wszystkie akcesoria, wszystkie rzeczy niezbędne w podróży jak najbardziej możecie zmieścić. Tej przestrzeni nie zabraknie. Jednocześnie zwróćcie uwagę na fajne gadżety. Pod ręką wieszaczki, dwa na kurtkę, tuż po wejściu do pojazdu, jak sami możecie zobaczyć, o, proszę bardzo, wchodzimy do środka, jest wysuwany stopień elektryczny, stopień się wysunął, wchodzę, odwieszam kurtkę i na przykład chcę odłożyć jakieś swoje drobne gadżety, proszę bardzo, tak sprytnie zagospodarowany i zaprojektowany dodatkowy schowek, dodatkowe półki.
230, tak jak mówiłem wcześniej, 12-woltowe też gniazdo zapalniczkowe się tutaj znajduje, a te dwa uchwyty, które znajduje się tutaj w tym miejscu, jeden i drugi, powodują, że możecie tutaj sobie swobodnie zostawić wasze rowery i zaczepić je w taki sposób, żeby ich transport odbywał się w sposób bezpieczny. Ostatnim miejscem, ostatnim pomieszczeniem jest łazienka. I tutaj też Francuzi zaszaleli, bo mamy oczywiście do dyspozycji toaletę kasetową, jest umywalka, jest duże lustro, jest jedna szafka na takie rzeczy właśnie łazienkowe, podręczne. Jest tutaj też miejsce, żeby zaczepić kosmetyczkę, ale zapytacie zapewne, gdzie jest kabina prysznicowa. Kabina prysznicowa tworzy się w ten sposób. Wystarczy przesunąć całą ścianę i macie do dyspozycji gigantyczną, gigantyczną ilość miejsca właśnie na wzięcie prysznica. Jeżeli chcecie, macie małe dzieci na przykład i chcecie je sobie tutaj umyć, wiadomo, że bycie rodzicem nie zawsze jest proste, to tutaj też przestrzeni jest aż nadto, żeby swobodnie wszystko zrobić. Super model. Innowacyjny model, który w Polsce jest oferowany w dosyć dobrej cenie, bo u oficjalnych dealerów możecie kupić go za około 280 tysięcy złotych właśnie w tej wersji Exclusive Line. Czy warto? Z pewnością, bo sama zabudowa jest bardzo ciekawa. Jednocześnie podwozie Forda sprawdza się podczas jazdy. Całość naprawdę ze sobą współgra. Te wszystkie gadżety sprawiają, że codzienne bytowanie w takim kamperze należy do rzeczy jak najbardziej przyjemnych. Nic więcej nie powiem, bo nic więcej jako ambasador marki Cargo mówić nie mogę. Tyle z dzisiejszej prezentacji. Jeżeli materiał Wam się podobał, łapa w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału na Biwaku. Do zobaczenia wkrótce.